Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, Duchu Prawdy, stąp na nas, na uczniów Jezusa, na uczniów Boga Ojca. Stąp na nas, bo pragniemy wszystko mówić z Twojego natchnienia. Naucz nas, co mamy mówić, abyśmy nie bali się, kiedy będziemy musieli bronić się z powodu wyznawanej wiary przed ludźmi, ale mogli się przyznawać, że Jezus jest naszym Panem przed wszystkimi ludźmi, przed Nim samym, przed Jezusem i aniołami. Przyjdź przez Maryję, Matkę Światłości, oblubienicę Twoją. Namaszczaj przez jej serce szczególnie tych z nas, którzy jeszcze boją się zaufać Tobie we wszystkim, tym, którzy są pierwszy raz, tym, którzy są zranieni, tym, którzy mają w sobie dużo jeszcze poczucia, że nie są nikomu potrzebni, że nie są przez nikogo kochani. Przyjdź, Duchu Święty, niech to słowo wyda obfity owoc. Maria, Maria, Shalameheto, Hamaneheto, Lai, Madachisholom, Isalafetelo, Halleluja, Halalalalala, Asalai, Shalavehe, Nohenol, Hal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 
Dowiadujemy się z pierwszego czytania, z listu świętego Pawła do Rzymian o tym, że święty Paweł chwali Boga za wiarę Abrahama. Abraham dla Żydów był najważniejszą postacią. Byli dumni z jego wiary, z jego postawy, z jego oddania się Panu Bogu, temu, który był doświadczany przez Boga, próbowany. Zawsze z tej próby wyszedł człowiekiem mocniejszym w wierze, z większą nadzieją. Bo święty Paweł podkreśla, że ten człowiek uwierzył w Bogu wbrew nadziei. Więc to była wiara pełna nadziei. Niezwykła, nadprzyrodzona, charyzmatyczna. Wiara, że Bóg może naprawdę o wiele więcej uczynić, niż człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Więc jest stawiany jako wzór, nawet dla nie tylko Żydów, ale nawet dla chrześcijan, ten człowiek. Powtórzę, pełen wiary wbrew nadziei.
Pan Jezus również w dzisiejszej Ewangelii porusza temat wiary. Tak jak w rodzinach zdarza się, że pyta ktoś z was rodziców, czy na przykład ten syn, to dziecko, ten chłopiec jest waszym synem. Na przykład nauczyciel w szkole. Wiadomo, że każdy rodzic kochający swoje dziecko od razu się przyzna, tak. Nawet jeżeli to dziecko zrobi coś złego, jeżeli narozdrabia, jeżeli się słabo uczy, to powie tak, to jest moje dziecko, mój syn, moja córka. Nie powie, nie znam tego chłopaka, tej dziewczyny. To znaczyłoby, że się wyrzeka, że się wypiera. I Pan Jezus podaje to za przykład w postępowaniu w związku z Nim przed ludźmi. Jeżeli ja jestem człowiekiem wiary, nawet czasem wiary wbrew nadziei, takiej wiary podobnej do wiary Abrahama, to kiedy stanę przed ludźmi i kiedy stanę przed ludźmi, którzy będą chcieli, abym wyparł się wiary, abym się nie przyznał, abym zaczął może nawet bluźnić, aby wstydził się wiary, wyśmiał wiarę w Jezusa, mimo że wierzę, którzy będą ludźmi niewierzącymi, będą może nawet zwalczać Kościół, wiarę Jezusa, to od tego wyznania wiary wobec innych zależy to, czy Jezus, Syn Człowieczy, przyzna się wobec swojego Ojca i wiernych aniołów wobec mnie. Że to nie jest sprawa błaha, to jest sprawa bycia albo mojego niebycia z Bogiem. Przyznam się do Jezusa, będę z Nim na wieki. Wyprę się Go wobec ludzi, będę zrzucony przez Niego na wieki. Więc Pan mówi, jeżeli Ty się przyznasz do mnie, ja się przyznam do Ciebie. Jeżeli przyznasz się na ziemi do mnie, ja przyznam się w niebie do Ciebie wobec właśnie Ojca mojego i aniołów i świętych. Dlatego wiara równa się przyznawanie do niej również. Że nie tylko wierzę, ale przyznaję się do tego, że wierzę. Nie tylko wierzę i przyznaję się do wiary, ale także pełnię uczynki, które są związane z wiarą. A przyznawanie się do mojej wiary w Boga jest też uczynkiem wynikającym z wiary. Najważniejszym. Więc dlatego w czasach, w których ludzie masowo wypierają się wiary, wyrzekają się Chrystusa, kiedy nawet publicznie dokonują apostazji, i to tysiącami, nawet milionami na całym świecie, nawet to się dzieje już powoli coraz bardziej też i w Polsce, trzeba przyznać to, że żyjemy w czasach, kiedy trudno jest wierzyć i przyznać się do wiary, ale tym bardziej trzeba wierzyć i tym bardziej trzeba przyznawać się w wierze w Jezusa, mojego Pana. Więc w domu, w rodzinie, w pracy, w szkole, czasami będę testowany przez innych. Biada mi, jeżeli się zaprę Chrystusa, a jeszcze większa biada, kiedy wyprę się Chrystusa i będę mu bluźnił. Co to za chrześcijanin, który bluźni Chrystusa, Chrystusowi, a wcześniej w Jego wierzył? Jakie żałosne jest to, kiedy ktoś coś takiego zrobi. I to się zdarza, że ktoś w pracy właśnie bluźni, kiedy jesteś w pracy i ktoś przy tobie specjalnie bluźni, żeby sprawdzić, jak się zachowasz. Albo cię pyta, ty świętoszku, jak tam z twoim Bogiem? Wierzysz w Niego? W tego Jezuska? Twojego? Czasami to się zdarza, nawet właśnie dosłownie, nawet niektórzy tak mówią. Mówię to dlatego, że spotykam osoby, które mówią właśnie tak, jak niektórzy ludzie się zachowują wobec nich. I pytają się, co mam robić, Ojcze? Mimo, że jesteś w bardzo właśnie trudnej sytuacji, albo właśnie pomimo wszystko, tym bardziej złóż wielkie wyznanie wiary.
że wierzysz w Jezusa, do Niego się przyznajesz i nie wstydź się do Niego. Nie wiem, jakby to nawet wiele Cię miało kosztować. A nawet więcej, nawet powiedz, że kochasz Jezusa. Tak jak święty Piotr powiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. I może to się spotkać z tym, że ktoś wtedy zacznie bluźnić. Ktoś nawet będzie pluć. Ktoś będzie Cię obrażał. Jeszcze bardziej. Będzie bluźnił Bogu. Będzie bluźnił Duchowi Świętemu, w którego mocy jesteś, pod wpływem którego działasz. Więc jeżeli takie wyznanie wiary uczynisz, bądź pewien, że Jezus przyzna się do Ciebie, że Jezus Ci to wynagrodzi, że wielka chwała czeka Cię w niebie za tą żywą wiarę. Ale Pan dalej mówi, że i nawet ktoś z ludźmi przeciwko Synowi Człowieczemu będzie to mu odpuszczone, ale kto z ludźmi przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie mu przebaczone. O co tu chodzi? Więc oczywiście zdarza się, że niektórzy ludzie, właśnie jak wspomniałem przed chwilą, wprost złorzeczą, przeklinają Jezusa. Pan Jezus odpuszcza każdy grzech przeciwko Niemu. Ale tutaj mówi o szczególnie niebezpiecznym rodzaju grzechu, jakim jest bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. To znaczy, jest to szczególnie bluźnierstwo u ludzi, którzy kiedyś wierzyli w Jezusa, a teraz się wyrzekają Jezusa i obrażają Jezusa, nienawidząc Go i innych tego ucząc. To jest niebezpieczny stan. To dotyczy uczniów Jezusa, którzy stali się uczniami, niestety, diabła. Oni bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu. Nie chcą uznać, że Jezus jest Panem. A jak kiedyś to czynili, a teraz nie chcą to czynić. Wyrzekają się tego. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo ja mogę wierzyć w Ducha Świętego i wierzyć w Jezusa i wyznawać Go. Jezus jest moim Panem dzięki Duchowi Świętemu. Tak mówi święty Paweł. Kiedy więc wyrzekam się Jezusa, bluźnię Duchowi Świętemu. Tak można jeszcze od innej strony tak to podsumować, to nauczanie Pana Jezusa. I więc ten stan jest bardzo niebezpieczny. Łatwiej będzie się osiągnąć życie wieczne, zbawić poganom, którzy w ostatniej chwili swojego życia wyznają Jezusa swoim Panem, niż tym, którzy byli chrześcijanami i wyrzekli się wiary w Jezusa. Trwają w grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego właśnie jak słyszymy, że ktoś na przykład z naszej rodziny, bliscy, jacyś znajomi, sąsiedzi, właśnie odchodzą od Pana Jezusa, bluźnią, wchodzą materializm, różnego rodzaju grzechy, nałogi, śmieją się z wiary. To jest to właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bluźnierstwo. Wyrzekając się Jezusa, powtórzę, bluźnią Duchowi Świętemu. Jeżeli więc nie nawrócą się, nie przestaną obrażać Pana Jezusa, umrą w grzechu wyrzeknięcia się Chrystusa i bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, więc ten grzech nie będzie odpuszczony, bo ci ludzie uparcie trwają w apostazji. Więc jaka jest najlepsza postawa? Ta, która już wspomniałem, która wynika z Ewangelii. Kiedy wyznaję Jezusa moim Panem, przyznaję się do tego wobec ludzi, gdziekolwiek jestem, nie wstydzę się tego i znaków wiary, i słów pełnych wiary, i czynów wynikających z wiary, to wielbię Ducha Świętego. To wychwalam Ducha Świętego przy okazji tego właśnie. Jezus jest moim Panem, czynię to w Duchu Świętym i oddaję chwałę też Duchowi Świętemu. I również uznaję, że Jezus jest prawdziwym Synem Ojca. Chwalę też Ojca Niebieskiego. Więc żeby wielbić Boga Ojca, wyznawać jeszcze goręcej Jezusa, wzywaj Ducha Świętego. Dlatego ciągle to czynimy, czy jesteśmy tutaj jako wspólnota w pustelni, czy na spotkaniach, na rekolekcjach, na pielgrzymkach,
I zachęcam każdego z was, drodzy umiłowani, abyście czynili to w prywatnych modlitwach. Wzywajcie Ducha Świętego nawet swoimi słowami, zwyczajnie, nawet tym lepiej. Przyjdź Duchu Święty i napełnij mnie. Przyjdź, bo ja się boję wyznawać Jezusa, przyznawać do Niego. Daj mi siłę i mądrstwo. I jeszcze jedno, to wszystko jest ze sobą związane. Trzeci fragment tej Ewangelii mówi z kolei o czym? Jeżeli ty przyznajesz się do Jezusa wobec ludzi, oddajesz chwałę Bogu Ojcu, czynisz to wszystko w Duchu Świętym, to może być tak, że właśnie, że ktoś z tego powodu oskarży ciebie, oczerni ciebie. Na przykład jesteś w pracy i powie, że ty jesteś złym pracownikiem, że ty kradniesz, że ty oszukujesz, że ty manipulujesz, że ty wykorzystujesz swoje stanowisko przeciwko szefowi. Też może cię oskarżyć o to z zawiści, zazdrości, bo bluźni Bogu, bo nienawidzi Boga nawet, to się może też zdarzyć, bo wyśmiewa wiarę, którą ty masz i może cię oskarżyć od najgorsze rzeczy. Albo oskarży ciebie i napisze donos do Urzędu Skarbowego, do Urzędu Pracy, że jesteś złym pracownikiem, albo jeżeli jesteś pracodawcą właśnie, że ty oszukujesz, że nie płacisz do ZUS-u i inne jakieś tam opłaty i tak dalej. I to się zdarza. Też spotykam osobiście takie osoby, że do urzędów, do władz są potem ciągani tacy ludzie, a są uczciwi, prawi. Z powodu czego tak naprawdę? Z powodu wiary w Jezusa. Dlatego tutaj mówi Jezus, Pan Jezus, nie bój się tego. Nawet jeżeli to cię spotka, tym bardziej jeszcze wiesz. I wzywaj Ducha Świętego, który da ci łaskę, siłę, mądrość, abyś mógł bronić się. Ty sam nie musisz się bronić. Tak naprawdę Duch Święty będzie cię bronił. Duch Święty podsunie ci do głowy, do serca, co masz mówić, co masz czynić. To nie będziesz ty sam. On jest twoim obrońcą. On jest twoim potężnym obrońcą. Przed ludźmi. Nie masz się bać tych, którzy będą cię oskarżać. Nie bój się tych, którzy mają władzę. Nie lękaj się tych, którzy będą cię czasami zajadle atakować. Ty im przebacz, ty im błogosław. Nie odpowiadaj tym samym, ale bądź pewny, że Duch Święty będzie cię bronił. Że to, co powiesz pod wpływem Ducha Świętego, będzie wręcz wstrząsać i porażać tych ludzi, którzy będą cię słuchali i zawstydzać twoich oskarżycieli i sędziów, i tych, którzy mają władzę. Będą musieli ostatecznie powiedzieć, jesteś niewinny. Jesteś wolny. A nawet jeżeli ktoś fałszywie cię oskarży i potem ktoś fałszywie cię, sędzia jakiś, też skaże na podstawie fałszu, kłamstwa. Nie bój się. Nie lękaj się. Nawet z powodu tego. Bo Jezus powiedział, błogosławieni, którzy cierpią niesprawiedliwość z powodu Jezusa. Nawet jeżeli nawet do tego dojdzie. Ale ty broń się w Duchu Świętym. Słowami nieludzkimi, ale które On cię podsunie. I tak samo, jeżeli to będzie w domu, w szkole, właśnie w pracy, jak wspomniałem. Nie lękaj się. Masz w sobie moc Ducha Świętego. W tej właśnie godzinie Duch Święty ci pomoże. Ale możemy powiedzieć ogólnie, że nasze życie do końca, do śmierci ma być jedną wielką godziną działania Ducha Świętego w nas, w Tobie i we mnie. Nie tylko godzina takiej próby wyjątkowej. Także i Ty, i ja możemy powiedzieć, moje życie to czas, to godzina Ducha Świętego. Ja nie żyję bez Ducha Świętego, tylko żyję w Duchu Świętym. Jest takie świadectwo pewnej kobiety, która była dyrektorką szpitali, gdzie dokonywano aborcji. Odpowiedzialna za sieć szpitali. Czyli można powiedzieć za tak naprawdę miejsca rzezi niewinnych dzieci, bezbronnych maleństw, zabijanych bezlitośnie. Więc to nie były szpitale, mówi się szpitale aborcyjne, no ale to były właśnie rzeźnie. Na całym świecie jest wiele takich rzeźni, gdzie zabija się te dzieci, te
tych najmniejszych braci i siostry Jezusa. I ona była za to odpowiedzialna. I podpisała 22 zgody na aborcję, czyli na morderstwa dzieci. Ona sama tego nie dokonywała, ale podpisywała. Tak jak Piłat. Nie zabił przecież Pana Jezusa osobiście, nie ukrzyżował Go, ale zgodził się na śmierć. Pan Jezus był odpowiedzialny. Więc odpowiedzialny był za morderstwo Pana Jezusa. A sama też przyznała się, że dokonała 2 aborcje na swoich dzieciach, czyli 2 morderstwa. Kiedy nawróciła się, kiedy oglądała, no teraz są super nowoczesne ultrasonografy, więc widać dokładnie dziecko na każdym etapie rozwoju. I obserwowała aborcję, czyli morderstwo właśnie na monitorze tego ultrasonografu i widziała, jak to dziecko jak broni się przed tymi narzędziami śmierci, jak ucieka, jak próbuje krzyczeć, jak próbuje się bronić, żeby uniknąć nie tylko właśnie odcięcia kończyn, ale morderstwa, a właśnie śmierci. Że to dziecko jakby płakało, jakby krzyczało właśnie broniąc się. I ona widziała, jak to właśnie te narzędzia aborcyjne po prostu to dziecko zabijają kawałek po kawałku i to dziecko jest mordowane w bezlitosny sposób. Widząc to, była przerażona. Nigdy tego wcześniej nie widziała. Myślała, że to jest zabieg taki przyjemny dla kobiety i że wiadomo, to nie jest żadne dziecko, tylko zlepek komórek, które jakoś tam pojawiły się w kobiecie i trzeba je usunąć, więc wiadomo, to nie jest dziecko, to nie jest człowiek. I ona przerażona tym, nie mogła dojść do siebie przez dłuższy czas, doszło do niej, co się stało i za co ona jest odpowiedzialna również, jako za dyrektor sieci tych placówek rzeźni. Doświadczyła wstrząsu i zerwała z tym procederem, bardzo szybko zostawiła to stanowisko, zarabiała ogromne pieniądze, była bardzo bogata, miała wszystko pod dostatkiem. Miała wpływy, władzę, pieniądze, ale zostawiła to wszystko. Była też wcześniej protestantką, ale przeszła na katolicyzm. I napisała książkę o dziecku, nieplanowane. Powstał też film na ten temat. Niedługo też będzie można go obejrzeć w Polsce. I tam opisała to wszystko, co zrobiła i swoje nawrócenie. I to, co się stało, z jej winy też. Błaga Boga miłosierdzie. Wierzy, że Pan Bóg jej wszystko wybaczył, ale teraz chce pokutować i modli się za kobiety, które z jej winy dokonały aborcji. Modli się, żeby właśnie powstrzymać rzeź niewiniątek. Więc takie niesamowite świadectwo i ona się przyznaje do Jezusa. Jezus jest jej Pana, a teraz modli się właśnie na różańcu. Więc też wierzy we wstawiennictwo Matki Bożej, Matki Życia. Przyznaje się do Jezusa. Tak jak o to prosił Pan Jezus w tej Ewangelii, a wcześniej przyznawała się do diabła, mimo że uważała, że jest protestantką, że wierzy w Pana Jezusa, ale tak naprawdę czciła Boga i bluźniła, czciła diabła, a nie Boga i bluźniła Duchowi Świętemu, bo wyrzekła się Jezusa, zabijając też te maleństwo. Więc są tacy ludzie, którzy przyznają się do Jezusa. Czynią to odważnie, mimo że ta kobieta przez tych, którzy dalej to robią, przez tą organizację zajmującą się zabijaniem niewiniątek, ona jest niszczona, jest atakowana, jest tępiona, że ujawniła tajemnicę morderstw na niewiniątkach. I na końcu, bo właśnie przeżywamy to spotkanie ze świętą Małgorzatą, też Aloko, która miała objawienia serca Pana Jezusa, więc przyznawała się całym swoim życiem do Pana. Miała piękne orędzia też na tych naszych spotkaniach. Je przypominam, bo tutaj właśnie jak już
Zauważyliśmy 2/3 osób, to są nowe osoby. Dlatego przeczytam fragment 4 objawienia, które miała święta Małgorzata Maria Alacoque. We Francji to było, w klasztorze wizytek, Paray-le-Monial. To było w wieku XVII. A dokładnie 19 czerwca 1675 roku. Podczas tego objawienia Jezus znów ukazał siostrze Małgorzacie Marii swoje serce, mówiąc: oto jest serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia, aby dać im świadectwo swojej miłości. Tak powiedział Pan do niej, świadectwo swojej miłości. Od większości z nich nie otrzymuje jednak w nagrodę niczego oprócz niewdzięczności, objawiającej się brakiem czci, świętokradztwem, oziębłością i pogardą, jaką mają dla mnie w Eucharystii. Ale najbardziej boli mnie to, że w taki sposób postępują ze mną również te serca, które zostały mi poświęcone. Dlatego żądam od Ciebie, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała stał się szczególną uroczystością ku czci mojego serca. I aby w tym dniu przystępowano do stołu Pańskiego, celem wynagradzania temu sercu zniewag, jakich doznaję, gdy wystawione jest to serce moje na ołtarzach. A ja obiecuję, że ono otworzy się, czyli moje serce Jezusa, by hojnie obdarzyć wpływem swej Bożej miłości tych, którzy w ten sposób będą oddawać Mu cześć. I rzeczywiście ta uroczystość po oktawie Bożego Ciała jest już od ponad 100 lat w Kościele celebrowana, przeżywana. W Kościele w Polsce od ponad już 200 lat. I również Pan Jezus zachęcił, aby w związku z kultem serca, serca Jezusa, pielęgnowała i uczyła pielęgnować nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca. To znaczy, żeby w każdy pierwszy piątek miesiąca przez 9 piątków w miarę możliwości się wyspowiadać tego dnia, jeżeli nie można tego dnia, to wcześniej albo po pierwszym piątku. Ale najważniejsze, żeby być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego. Przyjąć tego dnia, czyli ta spowiedź niech będzie wynagradzająca sercu Jezusa, taka intencja. Trzeba taką intencję wzbudzić. To jest bardzo ważne. I przyjąć komunię świętą też wynagradzającą sercu Jezusa. Ta intencja wynagradzająca też ma być wzbudzona. I również, żeby w miarę możliwości też adorować serce Pana Jezusa i odmówić litanie do serca Pana, właśnie serce Jezusa, które obecne jest w Eucharystii, i odmówić litanie przed sercem Pana Jezusa ukrytym w Eucharystii, czy to będzie wystawione na Święty Sakrament, czy ukryty w tabernakulum. To też bardzo ważne. I żeby też w miarę możliwości odbyć godzinę świętą, albo w pierwszy czwartek miesiąca, albo w pierwszy piątek miesiąca, bo to różnie w niektórych parafiach jest, że nie ma tego w parafii, albo ktoś nie może w danej godzinie być i odprawić godzinę świętą, jest wskazane, żeby tą godzinę odprawić właśnie prywatnie, czy w kościele najlepiej, w kaplicy, albo może też w domu. A jeszcze lepiej w miarę możliwości, żeby odprawić to od godziny 23 do 24 w pierwszy czwartek miesiąca, czyli z pierwszego czwartku na pierwszy, z nocy na pierwszy piątek miesiąca. I teraz
obietnice serca Jezusa związane z nabożeństwem do Jego Przenajświętszego Serca. 12 tych obietnic, dlatego proszę, drodzy, też wysłuchajcie, żeby one jeszcze bardziej nas zachęciły do praktykowania tego, o czym mówi Pan, o co prosi. On nadal o to prosi. Nie tylko prosił świętą Małgorzatę w XVII wieku, ale dalej nas, chrześcijan, nas ludzi wierzących, katolików, w tym miejscu również o to prosi. Przez moje usta. Pierwsza obietnica. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Druga. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Trzecia. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Czwarta. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Piąta. Błogosławić będę wszelkim ich zamiarom i sprawom. Szósta. Grzesznicy znajdą w moim sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Siódma. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Ósma. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Dziewiąta. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz serca mego będzie zawieszony i czczony. Dziesiąta. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. Jedenasta. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego boskiego serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. I ostatnia. Dwunasta. Przystępującym przez 9 pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.